Witam 30 maja, w czwartek w Polsce jest święto Bożego Ciała. Jest to pierwsza seria, 48 kg. Był mały odzew w sprawie wstawiania napisów, ale kilka osób mówiło, żeby wstawiać. Od czasu do czasu są prześmiewcze komentarze odnośnie moich spodenek. Pytają się, gdzie mogą je kupić. Te spodenki mam już kilkanaście lat. Są to jednak spodenki sportowe, przeznaczone do pływania. Świadczy o tym kieszonka przeznaczona na kluczyk i numerek z szafki na basenie. Trzecia seria. W drugiej serii miałem 58 kg, a teraz jest 68 kg. W podciąganiu na drążku staram się opuszczać do końca, aby rozciągać swoje mięśnie. Następna seria, te jasne pasy, to przebija się słońce poprzez firanki w moim oknie. 5 kg więcej, czyli 73 kg.
Następna seria, piąta, ostatnia. Ciężar bez zmian. I tak jak wczoraj przypuszczałem, YouTube nie lubi białego koloru. Założyłem te majteczki, które mam. I już była reklama w środku filmu. Zaczynał mi się rozjeżdżać uchwyt. Ślizgały mi się ręce na gryfie sztangi. Koniec tego zestawu. Wiosłowanie sztangą, pierwsza seria. 48 kg. I ta pierwsza seria już pompuje mięśnie. Druga seria, dołożyłem 10 kg, mam 58 kg. Trzecia seria, 10 kg więcej, czyli 68 kg. Czwarta seria, ciężar 68 kg, uchwyt węższy i podciąganie, wiosłowanie do brzucha. Piąta, ostatnia seria, wykonywana tak samo jak seria czwarta. Dodaję nowe ćwiczenie, to znaczy ćwiczenie jest stare, ale dodaję nowe ćwiczenie.
I tak to było. I druga seria, ciężar bez zmian. Na filmiku później zobaczę, jak pracują te moje mięśnie. Trzecia seria. Wszystko bez zmian. I najgorsze przy tych większych ilościach powtórzeń jest to, że z początku wydaje się wszystko bardzo łatwe, a jak się zbliża do końca, to trzeba się mobilizować, aby wykonać założoną liczbę powtórzeń. Postanowiłem spróbować wykonania tego ćwiczenia z dołu wyciągu. I zrobię jeszcze jedną serię. A więc ostatnia seria. Zakończenie treningu. Pozdrawiam Was i do jutra.